No to jesteśmy na następnym odcinku na nasz kanał. Teren dawne PKP Packowska jeszcze 2 lata temu, tutaj gdzie stał ten i stoi gruz, stał długi budynek kolejowy, ale biurowo-magazynowy. I w tym rejonie też jeden budynek stał. Jak widać, wszystko już poszło w mak, bo tutaj ma być park według projektu obywatelskiego. Jeszcze pozostało jedna syna, tutaj były następne, ale wydzierkane na ziemi. I ten, przejdę się po tym terenie, były też blasaki, nie ma. Ogólnie co znalazłem informację, na Packowskiej równe 40 lat temu był w październiku strajk głodowy kolejarzy. Chcieli podwyżek, lepszych standardów pracy i zalegalizowania Solidarności. Przynajmniej to co znalazłem w internecie. Trwał od 21 do 27 października. 40 lat temu ten strajk. I ten, ogólnie jak widać, poniszczone już. I ten, ogólnie się przejdę po całym tym terenie, tak żeby wam sfilmować, żebyście mogli zobaczyć. Plus jeszcze pójdę za tą górką. Ogólnie chyba w tym roku PKP przekazało ten, albo pod koniec zeszłego roku przekazało ten teren miastu PKP pod park. Tutaj jest końcówka, była już końcówka budynku, jak widać zniszczone ściany i tak dalej, podkłady drewniane, sutr, na którym był chyba 2 tory. Jeden przy samej rampach, a drugi przy tych dalsze. Dostałem to tutaj, ludzie chodzą z wiedzakami. Bo jak ostatni raz byłem w 2018 roku, to był na Strzelankach, tutaj byłem ALG, to jeszcze budynek stał. Teraz już jest niestety nie. Po mojej lewej stronie było multum torów jeszcze. Wtedy. Teraz już nie ma. Sobie jeszcze przejdę do przodu. Za górkę. Jak widzicie, mało już tutaj zostało terenów z rzece kolejowych. Jest taki mały murek i stąd jest rozdzielany teren. Dwa tory się rozdzielały na jedną stronę budynku i drugą. Jak graliśmy w ASG tutaj 2 lata temu, te budynki były w budowie. Jeszcze budynki PKP stały. Widać, wieża ciśnień stoi. I spróbuję tam trochę wejść, żeby zobaczyć, czy zostały się tory na dalszych odcinkach. Bo tutaj gdzieś niedaleko jeszcze kotłownia była. Nie wiem, czy
Ostało się. Dobra. Dobra. Trochę zacęsło. I tutaj jak widzicie były tory, ale już nie ma. Jakieś budynki chyba były tutaj, bo widzę fundamenty budynków. I tak. Zobaczę, czy da się w miarę bezpiecznie przejść tam. Tak, ta górka, o której wcześniej mówiłem. I tak, jak widać, chyba tutaj tory biegły. Trochę nóżki muszę wysoko. Okej. Jak widzicie. Tory są. To, tam jest teren prywatny, kolejowy. Ja będę się starał tak tam za bardzo nie przechodzić. Tutaj zapewne też tory leciały, ale nie ma. Okej, już tam dalej nie przejdę. Tam widzę chyba EZT przewozów regionalnych. I ogólnie widzisz, jednak nie przejdę tam dalej za tą górkę. Natomiast podejdę dalej pod tą wieżę. Trochę kropki, ale dla mnie to nie jest problem. Jak dopiero by zaczęło padać porządnie, to bym poszedł. Jak widzicie, tam jest dalej nawet rozjazd i w dalszym tam. W tamty teren nie będę się zagłębiał na razie, bo to są tereny cenne. A ja robię staram się teraz robić serię o zapomnianych terenach, czyli te, które już nie funkcjonują w PKP. Okej, trochę za daleko zaszedłem. Tam jedyne jeszcze są niedojrzałe. Bo trafiłem, musiałem się trochę przez jedyne. O, nawet tory są. Tak, podkłady były pod tory. Okej. Jeszcze tak chwilę pójdę na tą stronę i będę zmykał, bo zmaga się trochę deszcz. Osobiście jakoś się nie boję, ale telefon trochę może nie wytrzymać ulewy. Ten ogólnie wtedy, jeszcze w 2018 roku, tereny jeszcze w miarę fajnie wyglądały. Było dużo torów i tak dalej, ale i budynki. Teraz nie ma ani torów, ani budynków. Aha, jakiś EZT chyba zaczął ruszać. Ten nie ruszać, tylko działać na silnikach. Zazwyczaj mi komórka przed 23 minuty rozdziela filmiki na dwie części, mimo że widzę, że jest tam 30, 40.
minut, ale sobie komórkę razy. I może przy dzisiejszym filmiku se obejdzie. Jak widzicie, ta wieża ciśnień została. I chyba tylko to. O, podejdę. Bo jest ten tabliczka, co tutaj jest. Wam. Aha, teren Polregio. Widać tutaj jeszcze pozostało po jednym. Będzie po czym ten skład ruszał za pewien czas do jakiej tam miejscowości. Obecnie jakby widać dużo części terenów bocznic, gdzie byłem, to i robiłem też filmy o tych opuszczonych terenach, to plakata już po prostu zaniedbało, tak jak tutaj. Zniszczony ten słup trakcyjny. Po prostu zostawiało na pastwę losu. Ogólnie była jeszcze duża kotłownia, ale jej teraz nie widzę, może jest za moimi plecami gdzieś. A na razie dojdę tylko do końca tutaj terenu, bo następny zwalony słup i ogólnie świetlica lokomotywowni Wrocław Główny. Nawet kolejarze mieli świetlicę dla siebie. I jak widać, duża ta wieża ciśnień. Ta wieża, kotłownia z Packowskiej, to chyba będzie za moimi plecami, ona miała być wyremontowana. Ile prawdy w tym, nie wiem, ale od paru lat było głośno, żeby wyremontować. I ten, tylko kawałek jeszcze pójdę, bo będzie można wtedy na prześwit zobaczyć składy jeszcze. Chyba. Tak. Bo już tutaj są wagony. I następny słup. Zaczynają się tory o tej dawnej bocznicy. I tutaj też jest jeden zarosnięty. O, jak widzicie, jest zielona lokomotywka mała, dieslowska, stara. Ja postaram się dojść do Armii Krajowej tą bocznicą, tymi torami od bocznicy dawnej, na podkładach są żelbetonowe. Są. Nawet bardzo stare lokomotywki są. Jak widać,
te stare lokomotywki, dźwig do parowozów. I tutaj macie złączenie tych dwóch torów. Ja będę dalej, nie będę set, bo widzę zachwasone i tor obok jest czynny, za chwilę może skład wyjechać. Nie będę ryzykował. A tam na teren PKP nie będę wchodził, bo cenny. No, na ten odcinek będzie to koniec. I ten. Zapraszam na następne odcinki plus subskrybowanie mojego kanału, bo jak będziecie subskrybowali, to będzie większy zasięg dla ludzi. Więc też zrobiłem stronę na Facebooku, odpowiednik tego kanału, żebyście mogli na niego wchodzić, też dawać lajki na Facebooku i rozszerzać kłaczek. Rozszerzać zasięg kanału, żeby jak najwięcej osób mogło to oglądać. Tą pierwszą serię robię z tak zwanej ręki na telefonie. Następne serie będę już się starał sobie dokupić sprzęt i ten za pomocą sprzętu też pomocniczego nagrywać, żeby nie cięsło tak mocno jak teraz ma, jak to ma przy nagrywaniu z ręki. I tak. No to ogólnie mam zamierzenie zrobić całą serię 15 odcinków na tej serii o zapomnianych terenach. Tak jak ten. To będzie odcinek numer 4 po dworcu marchijskim i świebockim plus ich lokomotywowni. I też lokomotywnia na gondów na osadzie Kuzniki też zrobiłem, bo ta lokomotywnia była też po części powiązana z tymi dwoma rzeczami. I ogólnie ten następne odcinki, jak dobrze pamiętam, będą o bocznicach opuszczonych. Też mam parę lokalizacji takich niebocznicowych jeszcze w dalszym terenie i jeden odcinek będzie taki bardzo króciutki, bo z terenu kolejowego nic nie zostało, tylko napomnę wtedy o historii. No to na dzisiaj chyba PKP Przypaczkowskiej we Wrocławiu. Obecnie na tej w tym miejscu miało powstać osiedle nowe, to ta kotłownia miała być z perełką. I co zostało z perełki? Widzicie, pozapadane podłoga, dach, który, części dachu, którego nie ma, drewnianego. Nawet można dojść do paleniska, to za chwilę zobaczycie. I tak jak widać, ciągle są dziury, dużo dziury w podłodze. Ja jestem na piętrze. Drzwi do piętra są zamurowane. Niestety. Z drugiej strony są schodki. I widać to. Nawet tutaj nawet jest wejcha do okna, żeby sobie otworzyć. Jest jakaś podstawa czegoś, chyba jakiegoś palenika czy coś, nie powiem dokładnie. I ten, ogólnie nie znalazłem za bardzo danych, kiedy powstała ta kotłownia i tak dalej, ale jak to już jest w rejestrze zabytków,
To musi być stare bardzo. I teraz włączyła się latarka. Muszę na pajączki uważać. A pójdę z drugą. Drugim wyjściem. Dobra. Nie wiem, czy da radę latarka. Komórkowa. Tutaj jest, jak widzicie, palenisko komina. I są na filmiku może nie widać, ale są ten chwyty do wchodzenia na górę. I o, pokażę. To był jeden z lei, prawdopodobnie przez które można było wrzucać ten na dół. No to teraz muszę po prowizorycznej drabince zejść. Jest. Ta drabinka prowizoryczna. Dobra. Zamurowane drzwiczki. I tak. Można się ubrudzić trochę. Tak jak widzieliście, można się mocno ubrudzić. I widać. Zejście do piwnic. Czy czegoś zalane. Tutaj takie małe pomieszczonko boczne. Większe. I tak wygląda dół tej kotłowni. Było wejście zamurowane. Następne boczne. I tutaj. I to tymi dechami jest wyjście. I ogólnie zapewne jak jeszcze Imperium PKP jeszcze istniało jako w całości, możliwe bardzo, że to funkcjonowało. A później wiadomo, skończyło się Imperium PKP, skończyła się rola wielu kolejowych rzeczy. To są jakieś uchwyty u góry. I ogólnie historia tego, jak wielu innych rzeczy zapomnianych przez PKP degraduje się mocno. Niestety, szkoda. Mieć tylko nadzieję, że to ktoś weźmie w ręce i wyremontuje ten zabytek. I wszystkie detale odnowi. I tutaj będę pomału kończył, bo to dość przypadkowo przesadziłem w to miejsce dzisiaj. I warto było wam powiedzieć co nieco o tej kotłowni starej PKP-owskiej. No to żegnam i zapraszam na mój kanał, na inne filmiki z tego sezonu zapomniane przez PKP. To na razie.